Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Bóg zstąpił z nieba dla wywyższenia człowieka. Człowiek sam z siebie nie byłby w stanie się wywyższyć. Może uczynić to tylko ten, który go kocha i którego człowiek kocha, którego miłuje. Zawsze jest tak, że miłość wywyższa, a pycha poniża. Człowiek po grzechu ma problem z pychą. I ta pycha czyni człowieka nieszczęśliwym. Bóg przychodzi z nieba, aby uczynić człowieka na nowo szczęśliwym, na nowo kochającym. Bo tam, gdzie jest miłość, tam jest niebo, tam jest Bóg. My bez kontemplacji Chrystusa ukrzyżowanego nie możemy być zdrowi, nie jesteśmy zdolni przejść przez ziemię dobrze czyniąc. Człowiek nie może być dobry bez Boga. Nawet jeżeli jest niewierzący i czyni dobro, to on czyni to dobro w Bogu. Czyni to dobro z Nim. I to jest ważne, że kontemplacja ukrzyżowanego Jezusa wywyższa nas. Czyni nas duchowo pięknymi. Bo piękny jest ten człowiek, który jest piękny wewnętrznie. Który ma dobre serce, szlachetne. Wrażliwe na to, co dobre, co jest prawdziwe. Krzyż jest takim miejscem dla Pana Boga, ale też i dla człowieka. My niekiedy się dziwimy, że cierpimy, ale bez cierpienia nie ma nieba, nie ma szczęścia. Nawet jeżeli ciało nas boli, to w duchu możemy się radować. W sercu możemy odczuwać głębię spełnienia. Krzyż bez obecności na nim człowieka obok Jezusa czyni człowieka niezdolnym do radzenia sobie z ukąszeniami świata. Bo świat nas kąsa. Świat proponuje inne rozwiązania od tych, które znajdujemy w Słowie Bożym. Żeby się ochronić, zabezpieczyć przed tym, co proponuje świat, potrzeba wpatrywać się w krzyż. W krzyż Jezusa. Zobaczmy, że kontemplacja prowadzi do miłości. Kontemplacja daje siłę taką, której świat nigdy, drugi człowiek nigdy dać nam nie może. I właśnie ta wiara jest tajemnicą, w której udzielane jest nam życie. Jakie życie? Wieczne. Jakie życie? Duchowe. Wiara prowadzi do przyjmowania życia. Ale równocześnie wiara jest tajemnicą krzyżowania człowieka. Jeżeli chcemy być autentycznie, prawdziwie wierzącymi, to musimy zgodzić się na krzyż. Na krzyż. Bo przyjęcie krzyża to jest też przyjęcie podobieństwa do Chrystusa, który pozwolił się ukrzyżować, pozwolił wydać się za nas. I Bóg, dopuszczając krzyżowanie człowieka, pozwala najpierw siebie samego ukrzyżować. To jest miłość. I tam, gdzie człowiek pozwala się ukrzyżować ze względu na Jezusa, ponosząc różnego rodzaju trudności, doświadczenia, porażki, przechodząc przez kryzysy, on w ten sposób mówi: Boże, kocham Cię. Naśladowanie Chrystusa to pójście za Nim na krzyż, na mękę. Jak człowiek nie idzie na mękę, to też nie wyznaje swojej wiary. Przyjęcie męki jest przyjęciem tego skarbu, którym jest krzyż. Ta męka Jezusa trwa i będzie trwała, tak jak męka człowieka, do końca naszych dni. I miłość do ludzi, Pana Boga, jest zawsze naznaczona stygmatem cierpienia,
stygmatem krzyża. To, co jest chyba najpiękniejsze w naszej wierze, że krzyż jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem. My się tam spotykamy i tam w krzyżu są leczone nasze rany. Podstawą naszej nadziei zbawienia nie jest drugi człowiek, ale obecność przed obliczem ukrzyżowanego.